Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto jest zastanowić się nad tym, czy nie uwzględnić również urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Do takich urządzeń zaliczamy przykładowo systemy solarne i pompy ciepła. Systemy solarne objęte są programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z dofinansowaniem. Sądzę również, że i pompy ciepła doczekają się takiego wsparcia ze strony rządu. Jeśli chodzi o pompy ciepła, w tym przypadku możemy mówić o wykorzystywaniu ciepła z powietrza, z gruntu i z wody. W uproszczeniu zasada działania każdej pompy ciepła polega na tym, że kilowat energii elektrycznej włożonej w cudzysłowie do urządzenia w celu jego pracy powoduje po stronie wtórnej, czyli tej grzewczej, odzyskanie 4 kW mocy energii cieplnej. Pompy ciepła, zarówno powietrzne, jak i gruntowe, potrafią zabezpieczyć 100% zapotrzebowania na ciepło zarówno od strony grzewczej, jak i ciepłej wody użytkowej. Również użytkowanie tego rodzaju urządzeń grzewczych wiąże się z obniżonymi kosztami eksploatacyjnymi w stosunku do paliw kopalnych. Zastosowanie pomp ciepła oprócz eksploatacji z obniżonymi kosztami wiąże się również naturalnie z ochroną środowiska, czyli z zerową emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Przykład, który widzimy tutaj, jest to powietrzna pompa ciepła Alesio 2. Produkowana jest ona w zakresie od 6 do 16 kW, a więc klasyczne budynki, takie standardowe, jednorodzinne. Z powodzeniem w takich budynkach możemy zastosować pompy powietrzne Alesio.